Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Zanim jeszcze słów parę, czuję ogromny dyskomfort, ponieważ takie trochę faux pas, jak chodzi o savoir vivre, nasza lista gości jest trochę szersza. Chciałbym też przywitać obserwatora z ramienia Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który wystawi nam recenzję i mam nadzieję, że fakt, że go nie przywitaliśmy w żaden sposób, tym bardziej negatywnie nie wpłynie na to, co robimy dzisiaj. Witam też zaprzyjaźnione jednostki. Zastępcę komendanta Komendy Powiatowej w Nowym Tomyślu, bo jest tutaj z nami. Co prawda bardzo inkognito, bo po cywilnemu. Wiem, że też są na sali przedstawiciele Komendy Powiatowej w Obornikach. Jeżeli to polega na prawdzie, wydaje mi się, że tak jest. Też widzę tutaj na sali zastępcę komendanta Straży, Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo witam serdecznie. I oczywiście komendanci naszych straży miejskich. Także mam nadzieję, że wybaczycie nam to faux pas towarzyskie. I czynnik społeczny. Moi drodzy, traktujcie to dzisiejsze spotkanie jako element wychowania obywatelskiego. Ja się bardzo cieszę, że mogę was zobaczyć. Mam nadzieję, że ten przekaz, który został wypowiedziany przez pana naczelnika, być może jeszcze powoduje, że są jakieś szumy w kanale komunikacyjnym, ale postaramy się przez to przebrnąć w toku dyskusji. My w jakiś sposób jesteśmy narażeni na taką fiksację zawodową. Mówimy o wykroczeniach, o przestępczości, ale jestem przekonany, że w opinii państwa na stan bezpieczeństwa wpływają również inne zjawiska społeczne. I pewnie nam gdzieś to w toku codziennej pracy umyka. I myślę, że to byłby ten moment, żeby również właśnie o tym porozmawiać. Tym bardziej, że tu już zapraszam pana starostę. Pan starosta już o tym wie. Będziemy się z panem wojewodą widzieć już niebawem. I byłoby pewnie bardzo dobrze, gdybyśmy pojechali na to spotkanie obaj dobrze przygotowani. My, jako że jesteśmy współorganizatorami tego spotkania, to gdyby pan starosta zechciał może dwa słowa jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji zabrać. Bardzo proszę. Dziękuję panie komendancie. Szanowni państwo, z panem wojewodą spotkałem się wczoraj. Mieliśmy konwent starostów województwa wielkopolskiego. Także mogę tylko potwierdzić to, co tutaj dzisiaj już padło, że pan nowy wojewoda i nowy minister spraw wewnętrznych administracji, nowy rząd bardzo dużą uwagę będzie zwracał na bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym między innymi ta inicjatywa Mapa Zagrożeń. Myślę, że nie przedłużając tutaj, bo najważniejsza jest dzisiaj dyskusja i dobre wnioski z tej dyskusji wypływające, powiem, że tutaj do kolegów samorządowców, że w tej dziedzinie też bardzo mocno pan wojewoda podkreśla funkcjonowanie przepływu informacji między Urzędem Wojewódzkim a naszymi szczeblami samorządu. I funkcjonowanie tutaj systemów ewidencji już na poziomie gminnym. Ewidencji ludności, działalności gospodarczej i tak dalej. Bez sprawnego przepływu informacji między tymi szczeblami nie będzie sprawnego funkcjonowania całości tych map zagrożeń także. Myślę tyle. Myślę, że jeszcze w trakcie dyskusji będziemy mogli tutaj też coś dodać. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie starosto. Proszę nie uciekać. Ja zapraszam do stołu prezydialnego, bo przypuszczam, że będziemy głównym celem ognia krytyki być może również. Ale takie opinie też są bardzo cenne. W związku z tym zapraszam serdecznie do odniesienia się do tego, o czym była tutaj wcześniej mowa. Jak państwo zauważyliście, cała kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach jest z wami. Przedstawiciele komisariatów, szef od kierownictwa służbowe w Pniewach, we Wronkach, Duszniki, jest oczywiście mój zastępca,
wydziały, mamy też Żobrzycko i również wydziały, czyli ruch drogowy. Myślę, że tutaj mogą paść jakieś pytania. Mam nadzieję, że Państwo ruch drogowy postrzegacie cały czas bardzo dobrze jako formację skutecznie działającą. Także oni też są do Waszej dyspozycji i jeżeli to, o czym była mowa wcześniej, w jakiś sposób wiąże się, chcecie, oczekujecie jakiegoś uszczegółowienia, to są na pewno bardzo dobrze przygotowani. Tak się przynajmniej umawialiśmy przed spotkaniem i z chęcią Wam odpowiedzi również udzielą. Generalnie sugerowałbym taki tok dyskusji, który pozwoli nam na określenie tych innych zmiennych do opisu zagrożeń, tak? Czyli być może nie tylko sama przestępczość, ale to, co wokół niej jest związane. O formach komunikacji było, ta zakładka na naszej stronie będzie otwarta. Ja nie wiem, czy to jest jedyny dobry, dostępny pomysł. Pewnie nie, bo nie wszyscy korzystają z internetu. Być może ktoś ma takie zawieszenie techniczne, albo nie ma po prostu możliwości albo czasu, żeby wchodzić na naszą stronę. Postaramy się też ten wątek rozszerzyć. Już z panem starostą mamy wstępne uzgodnienia, że owe mapy, jeżeli już zostaną one niebawem stworzone, będą również dostępne na stronie starostwa powiatowego. Myślę, że to spowoduje właśnie większą dostępność tego typu informacji, bo jak sądzę, właśnie tam częściej się zagląda niż na stronę Komendy Powiatowej. Także serdecznie zapraszam. Panie komendancie, ja myślę, że pokazanie tej mapy na stronie tylko policji albo stronie starostwa może nie wystarczyć. Nie wiem, czy nie warto byłoby się zastanowić nad dystrybucją, przekazywaniem tych map, na przykład poprzez portale społecznościowe, które odwiedzają internauci bardzo często. Myślę, że to bardzo pomogłoby w tym kanale dystrybucji, tak? Dystrybucji tych wszystkich informacji. Także myślę, że jest to słuszny tutaj kierunek, który warto by warto by podążyć. Dziękuję bardzo. Panie Filipie, proszę o aktywność z tym, czym co ma Pan w ręku. Ja myślę tak, Panie Burmistrzu, schodzimy właśnie do poziomu raczej nawet nie tylko starostwa, ale właśnie przede wszystkim gminy. I tutaj chyba też ogromna rola mediów byłaby związana z dystrybucją tego typu informacji. Myślę, że mamy stały, dobry, bieżący kontakt z mediami i pewnie nad tą formułą się trzeba będzie zastanowić. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie zakres i ramy właśnie tej ekspozycji. Natomiast mamy to, że tak powiem, tutaj już wpisane do pamięci i pewnie ta kwestia też wypłynie w trakcie tego spotkania z panem wojewodą. Tak przypuszczam. Też tego typu wątpliwości mamy, bo jeżeli to ma być szeroko dostępna informacja, no to te kanały trzeba tak pootwierać. Nie wiem, czy Twitter, czy Facebook, tego nie wiem, być może. Bo jeżeli patrzymy na młodzież, która jest obecna na sali, to pewnie oni operują na takich portalach częściej, aniżeli na stronie starostwa czy gminy. I tutaj przyznaję pełną rację oczywiście. Natomiast pewnie na dzień dzisiejszy jakoś do tego w sposób jednoznaczny nie możemy odnieść. Szanowni Państwo, Jarosław Mikołajczak, Radny Miasta i Gminy Wronki. Miałbym tutaj jakby dwie kwestie do poruszenia. Nie wiem, czy ta mapa zagrożeń jest tutaj trochę wąska i nie ukazuje szerzej innych również zagrożeń. Wiadomo, że przez nasz teren, przez powiat przebiega magistrala kolejowa o dość dużym znaczeniu.
Wiadomo, że w Wronkach zdarzyły się wykolejenia i wypadki. Wiadomo, że przez magistralą są prowadzone ładunki niebezpieczne, chemiczne, tutaj różne materiały rozszczepialne. I czy tutaj również na to się zwraca uwagę? Czy policja jest powiadamiana o tych ładunkach niebezpiecznych, po prostu przewożonych tą trasą? To jest jakby ten jeden temat. Drugi temat, jestem mieszkańcem Chojna. Wiadomo, że na terenie Chojna znajduje się około 700 domków rekreacyjnych wykorzystywanych czasowo w okresie letnim. Wiadomo, że te domki po sezonie są jakby przez właścicieli zamknięte. Zdarza się dość często, że osoby niepowołane po prostu włamują się do domków, po prostu szukają żywności, nie wiadomo w sumie czego, czy nawet przenocować chcą. Nie wiem, czy ten rejon nie powinien być bardziej monitorowany przez policję w okresie już właśnie jesiennym, zimowym, a nie wspominając już o letnim. Wiadomo, że policja w Chojnie w okresie letnim jest potrzebna. I tu bym prosił jakby o te patrole, które były jakby do tej pory. Jest to potrzebne i ludzie się czują bezpieczni. To były jakby te dwa tematy, które chciałem poruszyć. Dziękuję. Ja bym się może odniósł, bo ja rozumiem, że to pytanie jest do mnie skierowane, do tego, o czym Pan mówił. Pierwsza kwestia, ładunki niebezpieczne, oczywiście informacje na temat przewozów wszelkiego rodzaju substancji bądź innych tego typu przewozów systematycznie pozyskujemy. Tak? To jest i amunicja, i jakiś sprzęt i tak dalej, i tak dalej. I odpowiednie działania zawsze są realizowane w tym zakresie, jak chodzi o zagrożenie takie środowiskowe w związku z tymi transportami. Mamy też nowy nabytek, specjalistyczny samochód marki Isuzu, on już wszedł do służby ze stosownym wyposażeniem i policjanci są tam kierowani. Ta służba patrolowa obejmuje też tereny leśne pod kątem innego rodzaju zagrożeń i to się też łączy z tym, o czym Pan mówił, a więc domki jednorodzinne, te letniskowe w Chojnie. Rozumiem, że ma Pan niedosyt związany z tym. Chcielibyście Państwo, żeby tam służba była pełniona w sposób permanentny. Staramy się też radzić sobie z tą sytuacją, korzystając z uprzejmości i życzliwości Straży Miejskiej. Tu są uczone patrole, również Straż Rybacka, no bo tu są akweny. Także to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. No niemniej jednak ja rozumiem intencję tej wypowiedzi i po ilości zdarzeń w kontekście map, o których była mowa, tam służby też są dyslokowane. W tej chwili nie pamiętam dokładnego rozkładu ilościowego zdarzeń, natomiast praktycznie jest to rejon o wysokiej skali zagrożenia i na pewno nie jest ten temat przez nas ignorowany. To tyle. Jeżeli ta odpowiedź Pana w jakikolwiek sposób zadawała, to mam nadzieję, że udało mi się na te pytania odpowiedź udzielić. Łukasz Bąk, Straż Miejska w Kniewach. Panie Komendancie, ja mam bardzo precyzyjne pytanie, ponieważ patrzyłem na te poszczególne kategorie, które tam wchodzą, na tą mapę zagrożenia i być może coś mi umknęło, albo nie zauważyłem. Natomiast wydaje mi się, że oprócz przestępstw, niezależnie czy to będzie 5, czy 7, czy tam ile kategorii i 4 kategorii wykroczeń, powinniśmy również tam umieścić zgłoszenia bądź interwencje. Bo często zdarza się taka sytuacja, że obywatel zgłasza interwencję, policja przyjeżdża, przykład pierwszy z brzegu, zakłócanie spokoju ciszy nocnej na przykład. Przyjeżdża policja, tych obywateli, którzy przed chwilą hałasowali, już nie ma. Nikt oficjalnie nie chce tego zgłosić, w związku z tym wiemy, jaka jest konsekwencja tego stanu rzeczy z prawnego punktu widzenia. Podobna sytuacja jest
gdy policja przyjedzie i już nie zastanie tej osoby, bo ona się tam oddaliła i czasami to oddalenie powoduje, że policja czy straż miejska, bo nie mówię tutaj w kontekście bezpośrednio policji, bo do siebie również to pije, po prostu nie mamy możliwości zatrzymania tego sprawcy. Czasami osoba pokrzywdzona, poszkodowana odjedzie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że lokalizacja tego miejsca, skąd bardzo często policja, czy właśnie straż miejska, bo my mamy swoje dane i tych interwencji corocznie mamy kilkaset, rzeczywiście mogłoby to też wpłynąć na obraz tego zagrożenia. Natomiast te zdarzenia z pozoru są błahe, czasami są niepotwierdzone, natomiast jak mówię, mnogość i powtarzalność z pewnych miejsc jest charakterystyczna i wydaje mi się, że to powinno zostać też ujęte i być może na poziomie ministerstwa zapomniano o tym, po prostu patrząc jakby na większy ciężar gatunkowy tych zdarzeń. Być może jest to gdzieś w systemie, bo widziałem, tam systemy są SWD, SESPOL i tak dalej, są wskazane. Być może te dane Państwo wygenerują z tego systemu. Natomiast mówię, są to zgłoszenia, nie zawsze do końca potwierdzone. Nie zawsze mamy osoby, która zechce oficjalnie powiedzieć, że to ja jestem z tą osobą, która zgłosiła, a wiecie Państwo, jak obywatele reagują i jak obywatele reagują na wizję ewentualnego pokazania swojej twarzy, swojego nazwiska, imienia, ewentualnie w postępowaniu sądowym, do którego niestety musiałoby dojść. W związku z tym moje pytanie jest następujące, ewentualnie wniosek, jeżeli Państwo uznacie, że to, co ministerstwo na dzisiaj przygotowało, nie zawiera tego, a można by rzeczywiście to wykorzystać. A automatycznie z naszej strony, ja mówię za siebie, akurat możemy deklarować, że możemy taką informację, jeżeli byłoby takie życzenie, przekazywać. Bo jak mówię, jest tego kilkaset w przypadku mojej straży, bo tam mamy około 350, rzeczywiście część zgłoszeń nie będzie dotyczyło takich sytuacji, ale powiedzmy no 50% z tych zgłoszeń dotyczy określonych miejsc, te miejsca się powtarzają. Z tych 50% znowu ileś tam będzie potwierdzonych, zatrzymaliśmy sprawcę i tak dalej. Konsekwencja tego wszystkiego jest taka, że kilkanaście bądź kilkadziesiąt, 20-30% z tej liczby, którą wskazałem, to są takie zgłoszenia, które nie zakończyły się wszczęciem ani postępowania przygotowawczego, ani rozpoczęciem formalnych czynności wyjaśniających, a de facto są zdarzenia, które społeczeństwo odczytuje jako dla nich bardzo uciążliwe, a nie wpisują się praktycznie w żadną z tych kategorii, bądź nie będą ani wykroczeniami, ani przestępstwami stwierdzonymi. Tyle, dziękuję. Dziękuję panie komendancie. Na wstępie gratuluję skuteczności, efektywności, jak chodzi o postępowania mandatowe. Pańskie doświadczenia zawodowe z policji, myślę, że właśnie w taki sposób wpływają na to, że postrzega Pan ten problem właśnie w ten sposób. Nie ukrywam, że to jest naszą intencją, dopisanie interwencji, które co prawda wchłaniają część postępowań w sprawach o wykroczenia, bo tu mamy pełną zgodę. Natomiast faktycznie są obszary, są miejsca takie newralgiczne, i najczęściej są też związane personalnie, tak, z konkretnymi osobami. Mamy takie osoby w Pniewach, w każdej miejscowości, tak, które no, w sposób szczególnie dokuczliwy powodują taki... prowadzą nawet, bym powiedział, do swego rodzaju inercji, bezsilności. Bo właśnie jest interwencja policji, tej osoby już nie ma, bo w żaden sposób nie da się jej, że tak powiem, na gorąco złapać, co mogłoby się zakończyć, skutkować jakimś postępowaniem w sprawie o wykroczenie chociażby, czy dalej o przestępstwo, lub zwyczajne właśnie zwrócenie uwagi. Powiem tak, właśnie chcemy jako Komenda Powiatowa iść w tym kierunku. Mówimy o tysiącach w skali roku, o tysiącach tego typu zdarzeń, tak, interwencji. Myślę, że to jest społecznie dokuczliwe, bardzo dokuczliwe. I tutaj w pełni się z Panem zgadzam i taki wniosek na spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej z Panem Wojewodą na pewno w tej naszej koncepcji lokalnej będziemy wpisywać. Cóż, no to pełna zgoda, jeżeli chodzi o policję. Nie wiem, co Pan Starosta na przykład na
w tej kwestii. Myślę, że tutaj chyba jest pełna pewność. Tak skupiając się na tym etapie, to myślę, że tutaj jest też zgodnie z tym, co miał na myśli pan burmistrz Lachowiak. Uważam, że strona i link na stronie Komendy Powiatowej Policji i Starostwa to zdecydowanie za mało. I zapraszam tutaj i proszę o rozważenie koleżankę wójt, kolegów wójtów i burmistrzów, aby też zmodernizować w przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość, a wydaje mi się, że powinna być, strony naszych gmin, żeby być po prostu z tą informacją jak najbliżej mieszkańców. Taka dygresja, takie spostrzeżenie na tym etapie. Ale myślę, że oddajmy głos Państwu, bo tylko na razie kilku swoje spostrzeżenia. Pan burmistrz Wieczór, widzę. Proszę bardzo. Dzień dobry, Mirosław Wieczór, Bronki. Szanowni Państwo, ja mam może takie obawy bardziej niż pytania, ale prosiłbym komendanta o pomoc i rozwiązanie tych moich obaw, rozwianie. Bo ja rozumiem, że jest tworzona jakaś mapa zagrożeń, która jest tworzona na podstawie pewnej historii, czyli tego, co się wydarzyło. Nie wiem, czy tu dobrze rozumiem? Chyba tak. No właśnie. I chciałbym zapytać, ale może poprosić nawet, żeby spojrzeć i przeanalizować na to, co może się jeszcze wydarzyć. Tutaj kolega radny wspominał o pewnych zagrożeniach związanych z przejazdem jakichś tam pociągów i tak dalej, ale ja patrzę na to z punktu widzenia też pewnego rozwoju, bo gmina Wronki bardzo w dużym tempie się rozwija, powstają nowe miejsca pracy i to będzie dalej się działo. To też przyciąga, no jak to powiedzieć, przyciąga, szanowni Państwo, no pewne, nie wiem czy to już nie wykroczenia, ale może to doprowadzać też do pewnych zdarzeń. No bo wyobraźmy sobie, że do samego, do Amigi czy do Samsunga, no dojeżdża już na dzisiaj, czy pracuje w tych zakładach ponad 6 tysięcy ludzi. Gros z nich dojeżdża samochodami. Te samochody gdzieś tam kuszą i przyciągają, że tak powiem, tych no, może nie przestępców, ale tam jakieś te osoby, które nie zawsze przestrzegają tego prawa. Mieszkańcy też inwestują w swoje mieszkania, w to, co się tam gdzieś dzieje, w domy. To też powoduje, że to przyciąga i może generować pewne zagrożenia. I moja obawa jest taka, że jak powstanie ta mapa, a tych zagrożeń ewentualnie perspektywicznych Państwo nie uwzględnicie, to z ubolewaniem muszę powiedzieć, że na przykład, i tutaj zawsze będę powtarzał, że w tym wszystkim, w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii gdzieś tam jakichś przewidywalności, myślę, że najważniejszy mimo wszystko jest ten czynnik ludzki. Czyli obsadzanie i doposażanie danej jednostki, danego komisariatu w każdej z gmin. I myślę, że tutaj ja ze swojej strony kieruję taki postulat, gorącą prośbę, nie wiem, do pana wojewody za pośrednictwem pana komendanta, do pana ministra MSWiA, tak, żeby uzupełniać te ewentualne wakaty, które w naszych gminach się pojawiają. Bo jestem wtedy przekonany, że jeśli jest policja w terenie, jeśli policja, która ma wiele czynności jeszcze formalnych do wykonania, no mam nadzieję, że będzie miała wtedy taki komfort, gdzie ta praca w terenie będzie mogła też być wykonywana, no tak jak powiedziałem, może bardziej komfortowo i to będzie właśnie wtedy ten sygnał wysłany i jest szansa, że zapobiegniemy pewnym zagrożeniom, które ewentualnie mogłyby powstać. Bo wiemy dobrze, że w tym świadku przestępczym oni też się wymieniają informacjami i to funkcjonuje bardzo błyskawicznie i myślę, że warto właśnie w tym aspekcie gdzieś te ewentualne zagrożenia, które mogą powstać, no, wyprzedzać, czy ewentualne działania, które by mogły powstawać.
Także to tyle. Bardzo dziękuję, że mogłem uczestniczyć też w tej bardzo dobrze przygotowanej debacie, ale tutaj no, przy profesjonalizmie pana komendanta nie mogłem się spodziewać niczego innego. Dziękuję za głos. Myślę, że dziękujemy tutaj z panem komendantem za tą wypowiedź. Ja myślę, że ten głos to był też miód na serce tu uczennic i uczniów umundurowanych w tej sali, którzy bez wątpienia liczą na to, że po skończeniu szkoły średniej nie zasilą grona osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale widząc to rosnące zapotrzebowanie także w gminie Wronki znajdą zatrudnienie w tamtejszym posterunku. Pan burmistrz Pniew, bo to uczniowie Pniewskiej Szkoły na pewno podzieli się tak licznym gronem służby wkrótce jeszcze bardziej mundurowej. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja rozumiem tę konstrukcję myślową. Ona się jak gdyby odnosi do tych naszych wielu rozmów i dyskusji na temat poszerzenia stanu kadrowego tej jednostki we Wronkach. Ja myślę, że to jest doskonała okazja do tego, żeby te dyskusje rozwinąć. Myślę, że pan doskonale rozumie przesłanie idei programu, bo to jest jakby pierwsza faza, przynajmniej ja tak odczytuję intencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Lokalizujemy zagrożenia, czyli dodajemy zmienne w postaci zwiększonej urbanizacji i uprzemysłowienia i to, co się z tym wiąże, czyli napływ ludności i potencjalnie mogące zaistnieć zagrożenia. Jako czynnik do dyslokacji służby w taki sposób, aby eliminować je już zanim one tak naprawdę zaistnieją, tak? Ja myślę, że w ten sposób chyba udzieliłem odpowiedzi. Nie tylko dyslokacja służby, a być może docelowo kiedyś pewnie czekająca nas reforma dotycząca właśnie reorganizacji funkcjonujących w gminach, w poszczególnych gminach komórek organizacyjnych policji, czyli patrząc dalej zmianę stanu etatowego, tak? Adekwatnie do realnych zagrożeń czy potencjalnych zagrożeń. O tym też będziemy mówić w trakcie tego spotkania. To jest temat, który cały czas leży mi na sercu i być może w taki namacalny sposób nie widać, ale go pilnuję i te potrzeby Wrączan mam cały czas na uwadze. Zresztą o szczegółach wielokrotnie rozmawialiśmy, taką rozmowę też z mediami swego czasu przeprowadziłem, z przedstawicielami mediów. Nie uciekam od tematu i myślę, że właśnie ten program jest doskonałą okazją, żeby do niego spróbować w specyficzny sposób wrócić. Mam nadzieję, że z dobrym efektem i zadowoleniem dla mieszkańców gminy Wronki. Mam nadzieję, że ta odpowiedź przynajmniej na ten moment pana burmistrza satysfakcjonuje. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie komendancie. Panie starosto, ja tak też nawiązując troszeczkę do wypowiedzi pana burmistrza, też jest pan ma okazję reprezentować samorząd wroniecki. Od jakiegoś czasu na terenie naszego całego kraju to, co działo, fajnie działało, czyli prewencyjna gdzieś tam pomiar prędkości, czy kontrola jakiegoś bezpieczeństwa na terenie naszych gmin, na terenie Wronek bardzo fajnie się sprawdzało. Tu wielkie brawa właśnie w stronę pana komendanta ze Straży Miejskiej. I moje takie pytanie, czy jest, też nie ukrywajmy, jest duży ruch aut osobowych, ciężarowych, gdzieś wyrażanych w kilka tysiącach aut dziennie przez gminę Wronki. Mam pytanie, czy jest możliwość też w jakiś sposób, nie chodzi o to, żeby karać mandatami mieszkańców, tak, tylko zwiększenie tej prewencji prędkościowej, czy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i osób, które codziennie poruszają się po terenie samego miasta, bo nie ukrywajmy, dotychczasowa prewencja ze strony Straży Miejskiej naprawdę przynosiła bardzo pozytywne skutki, w sensie pozytywne, że ta poprawa uległa, poprawa bezpieczeństwa uległa naprawdę dużej poprawie to. I dlatego moje takie pytanie ze strony i zarówno uczestnika pieszego, i również
rowerzysty. Czy też w tym temacie, panie komendancie, jest coś, będzie też również działane, bo tak wcześniej w trakcie tej prezentacji nie wiem, nie dostrzegłem jakichś takich aspektów, nie nazywałbym tych przestępstw drogowych, bo to nie są, myślę, dla mnie przestępstwa, ale jakichś takich wykroczeń, które mają też wpłynąć, myślę, na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję. Nie chodzi właśnie o radary, tak? Tylko po prostu, żeby w jakiś sposób, nie wiem, prewencyjnie było to robione, tak? Ja myślę, że działania wydziału drogowego potraktujmy jako postprofilaktykę, bo myślę, że nic tak nie działa. Oczywiście teraz przyjaskrawiam obraz sytuacji. Nic tak nie działa na wyobraźnię kierującego, pieszego, jak sankcja. To nie jest też tak, że policjanci ruchu drogowego w każdym takim przypadku tego typu historie kończą mandatem. Ja w tej chwili, ale tu jest pan naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i go wywołam za chwilę do odpowiedzi. Myślę, że się odniesie do tej proporcji pouczeń, bo pewnie w tym kierunku, do tego pańska wypowiedź zmierzała, tak? Nie wiem, każdy jest inny. Jeden zareaguje na taką profilaktykę, a inna osoba dopiero po trzecim, czwartym mandacie dopiero do niej dociera, że stanowi zagrożenie, tak? Jadąc za szybko, przechodząc w niedozwolonym miejscu. Oczywiście kwestia rowerów to jest temat rzeka, ale to pewnie byłby pretekst do rozmowy na zupełnie inne spotkanie, bo wiem, że państwo takie jako reprezentanci i włodarze z takim problemem się spotykacie pewnie dosyć często, gdzie społeczność zwraca się do was z uwagami właśnie na ten temat, dlaczego ta represja jest tak wysoka. Ale panie naczelniku, zapraszam. Chciałbym, żeby pan się do tego problemu odniósł. Dzień dobry. Aspirant sztabowy Krzysztof Stanisławek, naczelnik Wydziału Drogowego. Materia się skończy. Aspirant sztabowy Krzysztof Stanisławek, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Odpowiadając na pana pytanie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nie zawsze stosują ten mandat karny, stosują inne środki prawne, czyli też pouczenia, jak również w niektórych przypadkach muszą zastosować wniosek o ukaranie. Prowadzimy różnego rodzaju działania na terenie całego powiatu. Działania są w niektórych dniach, powiedzmy, wzmożone, wynika to z pewnego harmonogramu, ale codziennie policjanci wydziału służbą patrolową obejmują poszczególne gminy. Nie zawsze jest to gmina Wronki, ale powiem, że jest bardzo często. W ciągu tygodnia jesteśmy tam widoczni praktycznie przez całą dobę. Jeśli chodzi o przykładowe liczby tutaj mandatów karnych, powiem, że nie prowadzimy statystyki, które jest związane stricte z gminą Wronki. Prowadzimy statystykę dla całego powiatu i powiem, że mandatów karnych było około 8 tysięcy w zeszłym roku. Pouczeń było około 1000. Pouczenia są zarówno dla kierujących pojazdami, jak również i dla pieszych. I powiem, że czasami za wykroczenia, które są ujawnione, no nie ma innego wyboru niż mandat, ponieważ no, nie przemawia inny środek. Aczkolwiek pouczenia też są stosowane. Między innymi powiem, że duża liczba pouczeń jest właśnie stosowana wobec pieszych i kierujących rowerami. A liczba pouczeń dla kierujących pojazdami, w tym pojazdami ciężarowymi, które na przykład dopuszczają się nieprzestrzegania przepisów związane z ograniczeniem tonażu, no, stosujemy mandaty karne.